Cześć, tu Macie, witajcie w kolejnym odcinku z serii The Sims 3, gdzie Rodo Smith. Tutaj słuchajcie, przez całą noc trwa jakaś szalona impreza, tutaj ktoś coś psuje, tu gdzieś coś się leje. Jest ogólnie rzecz biorąc masakra. Tak, dziewczyny się pobudziły mocno głodne. Tak, może ty idź sobie użyj. Kajetana wstała, też jest mocno głodna, powinna prysznic wziąć. Czy tutaj są jakieś resztki? Otwórz. Coś jest, no to dobra, to weź sobie... O, tu jest bardzo dużo. Weź sobie sushi. Później myślę, że możesz sobie użyć i wziąć... Jest jakiś prysznic, który nie jest zepsuty. Tak, ty czekaj, ty tylko jesteś głodna, więc również chodź sobie zjedz, nie wiem, ciasteczka na przykład, mam nadzieję, że się nimi najesz. Ty skoczyłeś sobie do toalety, bardzo dobrze. To chodź sobie zjesz gofra później. A, ty już masz uczelnię, to wszystkie dziewczyny mają zaraz uczelnię z tego, co widzę. Dobra, pracuj ciężko. Tobie odpuścimy... toaletę, jakoś sobie tam poradzisz bez tego i też ciężko pracuj, sam ma na później, więc sam może zadbać sobie tutaj przez ten czas o siebie. No, a ja was zapraszam na G2, link macie w opisie filmu. Dzisiaj jest środa, więc dziewczyny, no, muszą się pouczyć, no jak wczoraj imprezowały, to dzisiaj jest dzień nauki, prawda? Więc niech się tutaj troszkę podoszkalają. Sam, wiesz co, bo tyle rzeczy tu jest zepsutych, weź zadzwoń usługi. Zadzwoń po jakiegoś majstra klepkę, niech on tutaj naprawia. Gdzie tutaj jest majster? Jest, proszę, zadzwoń, bo to już ludzkie pojęcie przychodzi. Dobra, i ty po tej imprezie całkiem nieźle się trzymasz, jeju, wszystkie kompy popsute. A, masakra jakaś. Czy ty możesz, pani odejdź stąd, wyproś, wypadł. Wypadł mój komputer, ja się chcę uczyć. Więcej ucz się. Może ciężko się uczyć, masz chyba dzisiaj tylko jedno zajęcie i to za 4 godziny. O, gnom absolwent, tego sobie sprzedamy. Pracuj ciężko, tutaj wszystkie dziewczyny w miarę ciężko pracują. Widzę, że nawet się, a ty jesteś głodna, poogarniały w kwestii, słuchajcie, higieny i toalety. Dobrze, sam niech się też pouczy. Później, no, za 3 godziny, o, jest pan majster. Panie majster, pan tutaj masz roboty na 3 dni. Zrobiłam tylko jedną imprezę i cały akademik roznieśli. O, jak coś, to jeszcze tu właśnie jedzonka mamy, jakby nam brakowało. Ale ta beczka też zostanie, tutaj te rzeczy zostaną, żeby Kajetana też nie musiała, wiecie, gotować. Dobra, ty wracasz, chociaż ja nie wiem po co, bo za 2 godziny masz właśnie kolejne studia, ty tak samo. Nie wiem, skąd wytrzasnęłaś. A, tutaj masz, ale wiesz co? Weź sobie to w kieszeń i po prostu między zajęciami sobie to zjesz, wiesz? Dobra, sam, czy ty... A, ty też już masz zajęcia. Bardzo dobrze. No te dni teraz nam szybko będą leciały, bo dziewczyny się skupią głównie na nauce, skoro zaraz są egzaminy, prawda? Właśnie nie wiem, jak to będzie z sam, bo mi się wydaje, że ona ma teraz tylko jedne egzaminy, a kolejny tydzień już nie potrzebuje tak jakby egzaminów. Nie wiem, tak mi się wydaje, ja się mogę mylić. No, dobrze, wy tutaj sobie tak zajęcia uczcie się. Wrócicie, to ja was tu ogarnę, siedzicie sobie przed... znowu deszcz. Przed telewizją. O, Serion, na tego ogarnąłeś wszystko? Ty, kłamieju przebrzydły, 5 minut mnie nie było, to jest jeszcze zepsute, ty. Która tutaj wraca najszybciej? Ta zmęczona, głodna. Ale jak coś masz w kieszeni, naleśniki, bo ci dałam. O, proszę, i możesz sobie je zjeść zaraz. Sam chyba już dzisiaj wraca i chyba ona więcej zajęć nie ma. Zaraz zobaczymy. Boże, co to było za śmiech dziwny? Co tu się wydarzyło? Nie, ona ma zajęcia, ale wydaje mi się, że tak to będzie mogła wezwać, nie musi wracać. A jeszcze ona ma tu chyba blisko, mi się wydaje. Nie, dobra, ma zajęcia i chyba nie wezwała. A dziewczyny udział w zajęciach. Dalej mają zajęcia. No dzisiaj środa, to jest intensywny dzień, jutro również. Ale to mówię. Powoli będą się uczyć, bo tutaj... Która tu ma najsłabiej? Darren, z tego co widzę, jakoś tak średnio przykłada się do tej nauki. Trzeba będzie ją tutaj troszkę ogarnąć. No ale też potrzebna jest rozrywka, więc jak dziewczyny skończą, to może oglądaj... Każda niech sobie tutaj postoi, poogląda, to im ojojoj. Kajetana to pierwsze co pod prysznic. Weź tu szybki prysznic i dopiero będziesz sobie oglądała. Ty najpierw sobie pooglądasz, bo z twoim prysznicem nie jest jeszcze aż tak źle. Tutaj też patrzcie, jest coś się dymi. Nie, żaden skarbek nie będzie się bawił. Jeden skarbek już z nami mieszka i wystarczy. W sumie skarbek był orzeszkiem. No, więc tak.
I. No i czekamy na dziewczyny. No, każda zdecydowanie potrzebuje tutaj, żeby ten spędzić czas przed telewizorem, jakoś, wiecie, odreagować. Nie wiem, czy teraz. Aha, gość już znowu gra. Właśnie jak on nie gra, nie wiem, czy one będą to oglądały. Dobra, zajęły się same. O, fajnie. Gdzie jeszcze reszta? Kajetana, aha, pierwszy prysznic i Juliet, chodź też tutaj oglądać. Rozrywka wam pójdzie w górę. Dzisiaj się nie uczycie, a jutro... Nie, nara. Ja już jednego tutaj faceta mam. Za 21 godzin, patrzcie, mają. Ta za 13. Jakoś im się to rozjechało, ale to nic. W każdym razie, niech im zabawa tutaj skoczy. Kajetana też. Jeszcze mogłaś do toalety skoczyć. Ale to za chwilę. Trzeba was zdecydowanie poogarniać. No, jak chcecie mieć dobre oceny, no to sorry, ale musicie mieć też czas na... na naukę. Dobra, chodź tutaj sobie użyj, zostaw to wszystko. Musimy ciebie już zacząć... Nie, sprzątać nie będziesz, po to mamy panią Lokaj, żeby ona sprzątała. I chodź sobie coś zjesz, na przykład gofry. Co ty taka pokrzywiona? Dobrze, idź najpierw zjedz. Zjedz i pójdziesz spać, o ile nóg nie zadrzesz. Tak, weź sobie coś zjedz. Ty do toalety, zdecydowanie biegaj do tej toalety. Mam nadzieję, że zdążysz. Panie, wyjdźcie, muszę skorzystać. Nara. No co za... Wynocha. Wynochochocha. Już. Dobra, idziemy my zjeść też gofry. Czy Darren... Tak, Darren się najadła i Darren to totalnie musi iść spać. Dobrze, ty już masz tu poprawione. To chodź, weź sobie szybki prysznic. Tylko to już sobie skończ. Darren śpi. Gdzie jest Sam? Aha, Sam kończy i Sam będzie całkiem w porządku, więc też może iść spać. Myślę, że do 6.30. Darren, ty śpi do 8.30, tak, bo jesteś zmęczona. Kajetana, zjesz. Nie wiem, dlaczego tobie ta rozrywka tak średnio pykła, ale jest późno. Jednak wolę, żebyś ty była wyspana, więc idź również spać do 7.00. Juliet, prysznic. Właśnie nie wiem, czy dawać jej jeszcze jakąś kolację, a nie chce zje. Z głodnym brzuchem źle się śpi. Przynajmniej ja tak mam. Więc śmigaj sobie, tutaj szybko zjedz i też pójdziesz spać. No zobaczymy, co to jutro będzie na tych studiach działo, bo wydawało mi się, słuchajcie, że one mają jutro jednak więcej zajęć. Jak mniej, to i dobrze, bo będą miały czas się pouczyć i myślę, że siądą sobie, pograją w gry komputerowe, to im szybciej rozrywkę podniesie. I dzień dobry, dziewczęta wyspane i w lepszych humorach. Weź sobie tutaj użyj. Jeszcze ci trzeba trochę zabawy, o której ty masz za 10 godzin. Więc wiesz co, ja cię tutaj zapraszam, sobie pograj w grę komputerową. Sam, pokaż się ty. Ty też zabawy byś potrzebowała, jak się wyśpisz, to weź chodź sobie w sportową. Zajęcia za 10 godzin, Kajetana. Tak, chodź sobie tu graj. Czekajcie, bo ja tu dalej Juliet mam, Kajetana. Kajetan zdecydowanie rozrywki potrzebuje, więc FIFA sobie pogra, bo może. I Darren, o Darren! A Darren czego jest na uczelni? A, bo ty tylko jedno zajęcie dzisiaj masz, bardzo dobrze. To leć na uczelnię, wrócisz, to ciebie ogarniemy. Weźmiesz prysznic, weźmiesz, skorzystasz, zjesz i będziesz się uczyć. Tutaj dziewczyny, jak już sobie poprawicie rozrywki, ty jesteś najbliżej tego, to proszę bardzo później, o, i ucz się, bo zaraz egzamin, tutaj ciężko, proszę się uczyć. Sam to samo, też ucz się i też ciężko, chociaż ty masz najlepsze wyniki na razie, ty to jeszcze długo musisz sobie pograć, żeby ci ta zabawa wzrosła. Czy ty co? Aha, rób notatki. Ja ci już zroję kolejeczkę, jak wrócisz, proszę użyć, proszę wziąć prysznic, nie wiem po co ja mam tego lokale, skoro ona nie sprząta. I weź sobie resztki. Surówkę. Ty jesteś weganką, no to surówka. Dobrze, Sam, jak ty masz już pełną, proszę się zacząć uczyć. Co? Jakie nie? Proszę się mi tu uczyć i to ciężko. Juliet, ty też już ten. Proszę się... Aha, dobra, bo ja klikam na krzesło i dlatego ją anuluję. Naukę. Proszę, ciężko, Kajetana. Kajetana, no to... Co już ci nie pasuje? Siadaj i się ucz. Aha, bo ja nie tu sklikałam, bo Kajetana jest tu.
Proszę, ciężko. Ty też siadaj. Jakoś dzisiaj zapultałam się straszliwie. Ty tutaj też ciężko. Aha, bo ja was pomyliłam, przepraszam. Więcej, chodź tu, ucz się. Ucz się ciężko, pokażcie jak wasze tu wyniki. No sam ma najlepiej. Ale myślę, że jak dziewczyny dzisiaj 2-3 razy się pouczą, to będzie spoko. Dobra, pokażcie jeszcze tutaj. Jak skończycie się uczyć, to idziecie coś zjeść. Proszę, gofry. Ty możesz zjeść organiczne gofry, a ty możesz zjeść pół misek oliwek. No i po tym, jak już się też i najecie, zobaczymy co wy będziecie robić. Czy trzeba was najpierw wyprysznicować, czy dalej się uczyć. Co tu za... No dobra. A wy jeszcze w ogóle uczelnię macie, muszę sobie przypomnieć o tym. Tak, za 6 godzin wy macie. O, Daren akurat skończyła. Chodź tutaj, Daren. Nie, najpierw się, uczyć się nie będziesz. Nie, sprzątać też nie będziesz. Użyj i weź sobie prysznic. I powiedzmy, że ty się od razu najesz. Jedz też surówkę. Aha, dziewczyny już się pouczyły i teraz idą jeść i ucz się ciężko, dobra. Aha, ty masz zajęcia, ty poszłeś do lodówki, bardzo dobrze. To ty chodź się najedz. Co się zepsuło już znowu w tym domu? Dobrze, te trzeci poziom sobie wbiłaś, o Kajetana też przyszła. To wiesz co, ty jak skończysz, to weź chodź, ucz się ciężko Kajetana. Kajetana trzeba ogarnąć. Żadnych romansideł, już mówiłam, wystarczy z was na razie. Po egzaminie będziecie miały całe 2 dni weekendu, będziecie się uczyć. Znaczy uczyć, romansować. I zobaczymy, co z tego wam wyjdzie. Dobra, Kajetana, ty już wracasz tu do nauki? Tak, ty idziesz się ogarnąć. Bo właśnie nie wiem, czy nie będą miały zajęć zaraz. Daren na pewno, nie? Nie, ja ciebie nie mam zamiaru poznawać. W ogóle nie wiem, czy ty nie jesteś Derek. Bo wyglądasz na Dereka. Dobrze, tu nam ktoś zajął komputer, więc weźmiemy sobie, tu się będziemy uczyć. Ucz się ciężko. Ta już sobie poszła, bardzo dobrze. Juliet się uczy, gdzie jest Kajetana? Kajetana bierze prysznic, potem też chodź się uczyć ciężko. Sam, kiedy ty wracasz? Jak wrócisz, to się najesz. O, i Kajetana już przyszła. Juliet, pokaż jak ty z nauką stoisz. O, pięknie, jeszcze pójdziesz na zajęcia. To tylko raz mi się wydaje, skoczysz sobie z nauką i będzie git. Daren, ty Daren już skończyłeś. No Daren to musi się przyłożyć do tej nauki, bo u niej to akurat jest wstyd. Dobrze, ty wracasz zjeść. Sam no też wybitnie, wystarczy jej tylko raz się pouczyć. Dobra, idź sobie tam zjedz, wzięłaś jedzonko. Czemu one są przypalone? Nie jedz tego, dziewczyno. A fu. To weź sobie nie to, tylko pół misek oliwek na przykład zjedz. I potem chodź sobie użyj. I w sumie raz normalnie się pouczysz i będzie dobrze. Czekajcie, ktoś tu do Daren dzwoni. Ucz się normalnie. Daren, co tam? Dobrze, pograj sobie w grę sportową dla rozrywki i potem będziesz się uczyła ciężko, bo jednak ty to musisz. Ty jesteś na zajęciach. Jak wrócisz, zaproszę ciebie tutaj i tutaj. I jak ty z tym... I tu się też raz normalnie pouczysz, bo masz bardzo dobre wyniki. Kajetana też jest na zajęciach, zaraz zobaczymy, co na tych zajęciach jej tu wyjdzie. Bo ona jest ogarnięta, więc wydaje mi się, sam pokaż się, tak, ty się poucz normalnie. Jeszcze jak skończysz, to tak, chciałabym, nie, weź prysznic i sobie tutaj wrócisz pograć, żebyście też miały rozrywkę zapewnioną na jutrzejsze egzaminy, prawda? No, więc śmigaj tu. Daren, no ty Daren się musisz pouczyć już ciężko. Dobra, gdzie Kajetana, ja ci dam beczkę. Jak ja ci dam beczkę, to się zdziwisz. Chodź tu, z nauką super, to pouczysz się raz ciężko. Juliet raz normalnie może się pouczyć, tylko ja cię zapraszam tu. Użyj i weź szybki prysznic i wtedy choć raz normalnie się pouczysz. No i one powinny być już ustawione, słuchajcie, z nauką. Pokażcie. Tak, ty już i tak kończysz. Tylko właśnie trzeba ci zadbać jeszcze o rozrywkę. Jest godzina 20, weź prysznic i później pójdziesz sobie pograsz. Czego prysznicu nie wzięłaś?
No, weź prysznic, chodź tutaj sobie pograj dla rozrywki. Juliet, jak ty tu się masz? Energia ci trochę spada. Weź się troszkę normalnie połudź, żeby ci to zatrybiło. Ty musisz pęchać, pokaż naukę. Średnio, jeszcze raz musisz się pouczyć i to ciężko, a potem już możesz iść sobie spać. Weźmiesz prysznic, w sensie skorzystasz wcześniej i spać. Ty idziesz sobie pograć, tak? Idź pograj dla rozrywki, a później też pójdziesz spać. Dziewczyny, rano przed egzaminami pójdziecie sobie coś zjeść. Ty już masz super, to chodź sobie... Też sobie pograj i też możesz później już iść spać. Proszę, a jak Kajetana? Kajetana, koniec grania, proszę się pouczyć ciężko. Rozrywkę masz, jak się nauczysz, to też proszę iść spać. Właśnie wam trochę tu powydłużam te wasze sny, bez żadnych mi tu takich. Dobra, proszę i ty też proszę dłużej spać. Wszystkie tu jesteście, wszystkie. O, ten gabinet tutaj opanowały normalnie. No, ale czekajcie, bo sam. Ty proszę już spać, bo ty już jesteś wybawiona. Juliet chyba też wybawiona. Tak, proszę iść spać. Kajetana się jeszcze dokształca. No, troszeczkę ci zabrakło. Myślę, że całkiem nieźle ci to pójdzie. Tobie pójdzie jak pójdzie. Ważne, żebyś jakkolwiek zdała, bo ty się za późno wzięłaś za tą naukę, jak ty ciągle chodziłaś i romansowałaś. Ej, biedna pani Lokaj, nasza nie ma gdzie spać. No trochę zaniedbały się w tym odcinku naszych facetów, ale tam... O, z tym tu jeszcze trzeba tego, zauroczony jego to trzeba będzie ogarnąć. Juliet musi z tą coś sobie pogadać, może nawet z nią będzie, dlaczego by nie? Zawsze coś innego i świeżego w tej serii. Już wszystkie w łóżku, jeszcze Darren. No, i dobranoc. I dzień dobry, na to dzień egzaminów. Wszystkie jak na baczność się zerwały. Widzę, że ty jesteś głodna, zjedz sobie surówkę. Sam może najpierw niech skorzysta i też sobie zje na przykład gofry. Ty też powinnaś skorzystać, użyj. Prysznicem zajmiemy się później, umówmy się. Pół misek oliwek i ty choć też od razu zjedz sobie na przykład gofry. Mam nadzieję, że to nie są te przypalone gofry. No nie, dziewczyny, musicie najpierw zjeść i dopiero pójdziecie na egzaminę. Dobra, to są te przypalone gofry, no trudno. Nie mam czasu, żeby ci i tobie to zmienić. Ty jeszcze egzaminów widzę nie masz, ty już lecisz na egzaminę. Kajetana dopiero wzięła jeść, ale dobra. Chwilę się spóźni, nic się nie stanie. O, Darek tam sprząta. Ty śmierdzisz, panie. Weź tu, staraj się ciężko. Ty też staraj się ciężko. Śmigaj, ty masz z natury ciężkie staranie. Dobra, ty możesz posprzątać sama po sobie. I choć jeszcze sobie weźmiesz prysznic, na który ty masz egzaminy za 4 godziny. Jeszcze mogłabyś się troszkę pouczyć, ale ja wychodzę z założenia, że przed egzaminami lepiej się już nie uczyć, że wystarczy. Co my tu mamy? Aha, nie musimy się na to wybierać. Jak tam dziewczyny? Starają się ciężko. No rozrywka im leci na łeb, na szyję, ale były dobrze w miarę przygotowane. Patrzcie, ono poza Darren, ale tam jakoś sobie dadzą radę. Czy ty jeszcze coś potrzebujesz? No średnio cokolwiek potrzebujesz. No, za 3 godziny. Chodź sobie może oglądaj telewizję. Znajdź sobie po prostu chwilowe jakieś zajęcie. Ty zaraz też za 2 godziny chyba macie... Tak, kolejne egzaminy. Graj w Zośkę. Każda niech sobie czymś się... Czy ty masz jeszcze Zośkę? Tak. Graj. Czy ty masz? Tak. Weź pożycz Kajetanie. Niech każda sobie zagra w Zośkę, to wiecie. Chwila rozrywki, o, im się wbije i zaraz, o, każda już może lecieć na egzamin. Dobra, lecieć na egzamin, zabawa wam tutaj pykła. Starasz się ciężko, ciężko i ciężko, super. Mam nadzieję, że dziewczyny bardzo dobrze to zdają. Ty też leć na egzamin, ty masz chyba tylko jedny, ale staraj się bardzo. No, zobaczymy. Powiem, że przeżywam ich egzaminy jak własne. No, zaraz się ogarnie. Tutaj, tak, właśnie zaczęłyście, pokażcie. Zdane bez problemu, wyróżnienie dziekana, i jedna i druga. Ty masz zdane bez problemu, to dobrze. Mam nadzieję, że ty jeszcze dostaniesz wyróżnienie dziekana. O ja, jak oboje fajnie padli tu przed chwilą. Dobra, to ja mogę sobie poodklikiwać.
Dobra, oboje wstali. Wy chyba wszystkie będziecie kończyły egzamin mniej więcej w tym samym czasie, mam wrażenie. Nie, ogniska nie, ale to ta od Juliet. Obejrzyj zaproszenie. Dobra, zaraz tam będę. Zgodziliśmy się, mam nadzieję, że Juliet sobie tam pójdzie, chociaż ona, wiecie, jest mocno aspołecznym człowiekiem, więc no. Juliet, czy ty masz zaraz znowu... Nie. Ty masz zaraz znowu egzamin chyba, prawda? Tak, to przez ten czas znowu uskuteczniamy to samo. Graj w Zośkę. Graj i ty też graj. A natomiast ty już egzaminów chyba nie masz. Nie, masz jeszcze jeden. To czym ty się, biedna, zajmiesz? Graj. To chyba też rozrywkę trochę podnosi. Nie, nie podnosi, ale zawsze jakieś... Nie, podnosi lekko. Zawsze jakieś dodatkowe zajęcie. Dobra, śmigać na kolejne egzaminy, dziewczyny. Fajne jest to, że wam podnoszę ten stres, to znaczy podnoszę, zmniejszam stres, podnoszę rozrywkę i dzięki temu możecie ten egzaminy dobrze zdawać. Też proszę zdawać ciężko i te też ciężko. Co tu nam przyszło? Weź pocztę. Ja wiem, czy ja chcę pocztę odbierać. Nie mam pojęcia, czy ja chcę to robić. I to będzie dzisiaj już ostatni egzamin dziewczyn. Jutro mam nadzieję, że będą jakieś wyniki. No tutaj one są, patrzcie, i Darren też już się podciągnęła podczas egzaminów, więc mam nadzieję, że coś z tego będzie. Juliet, ty tutaj masz wziąć udział. To sobie tam pójdziesz, a tutaj dziewczyny sobie zaraz do domu wrócą. No na pewno to już ostatni egzamin. No ta wyróżnienia dziekana nie dostała, no trudno się mówi. W każdym razie, jak sobie wrócicie, to oglądać wszystkie telewizje, żeby się... Chociaż, wiecie co, granie jednak więcej daje niż telewizja, więc niech one sobie po prostu pograją. Dobra, tu w sportową, a ty sobie pograsz w skate'a. Dobrze, Juliet idzie na imprezę, no to tam ogarniemy. Tak, widzicie, i dwa dni wolnego teraz przed dziewczynami, no, teraz to będzie fajnie. Dobra, Juliet, ja cię tu muszę śledzić, gdzie ty się wybierasz na tą imprezę i co tutaj się będzie działo. Uciekaj, uciekaj, bo tu pada. No tutaj chyba musisz, nie? Zapukać czy coś. A ta impreza z tym twoim ogniskiem to ja tak średnio. Nie nauczaj, tylko przyjazne. To jest tata? Mam nadzieję, że to jest ta jej... Ona Sasza, nie? Tak, Sasza. To dobrze pamiętam. No, Sasza już jest. Czy ty możesz zapukać? O co znowu chodzi i co jest znowu nie tak? Aha, weszłaś sobie sama. No to spoko. Dobra, tu jest przyjaciółka. Oj, tutaj patrzcie, to... Nie, to pomyliłam. Myślałam, że to jest Robert. Dobrze, chodź tu, przyjazne. Weź, rozmawiaj o gradzie, weź pochwal dom, bo ty tutaj jesteś po raz pierwszy w sumie, nie? Pochwal dom. Czemu ja ciągle klikam przekonać? Weź, zapytaj o dzień, jak ci minął. I kto tam próbuje brzdękać? I rozmawiam o uniwersytecie. Jak tam dziewczyny, po tego sobie? Tak, poprawiacie sobie zdecydowanie rozrywkę i zabawę. To tak, ja bym jeszcze chciała, żeby każda z was sobie coś zjadła, bo wy chyba tak, jesteście dość głodne. To już, jedna, druga śmiga. Ty sobie zjedz steka. O, jak ja bym steka zjadła. Dobra, idź i jeszcze zaraz dołączy... A, tu nam się ktoś w kolejkę wepchał. I teraz ty jeszcze dołącz. Tutaj sam czeka na swoją kolej. I tak myślę, że jak zjecie, to każda do swojego kochania może zadzwonić. O, i pogawędzić sobie. I później już jak to zrobicie, to trzeba was tutaj troszkę ogarnąć. Użyć, weź prysznic. Ty tutaj też sobie użyj. Darren będzie musiała chyba prysznic wziąć. No, jak ty się tu bawisz? Dobra, jest przyjacielska. Ty się gitarą zainteresowałaś? Serio? Dobra, Sasza, chodź jeszcze przyjazne. Czy mogę zostać na noc? No, co prawda to u nas takie trochę, no... W sensie, że Juliet jest strażną domatorką i jest aspołeczna, ale tutaj dla koleżanki, powiedzmy, się chce przełamać. O wiece ochronę, tak, rozgoście, zostaniemy tu dzisiaj na noc. Dobra, porozmawiajmy jeszcze o zimnie. I ja bym chciała romantyczne, zapytać o znak zodiaku, no i może spróbujmy tak delikatnie, nie? O, jaką tutaj gospodynię panią macie, to znaczy gospodynię, może od niej sobie pokoje wynajmujecie.
Dobra, zaraz zobaczymy, co to nam się uda. O, patrzcie! Patrzcie, sama chce być z nią w związku. No, ładnie, ładnie. Dobra, jak tam dziewczyny? Ta sobie już rozmawia. Ta poszła, zaraz zobaczę, czy jej się udało dostać. Tak, tak, udało ci się dostać. No to później możesz robić chwilę, co chcesz. Czekaj, ty miałaś jeszcze prysznic wziąć. Co ci już w prysznicu nie pasuje? Proszę wziąć prysznic, halo. Dobra, ty tutaj... W sumie jak ty porozmawiasz, to ja bym chciała, żebyś ty też użyła. Kajetana też ma użyć prysznic zdecydowanie. Dobra, Juliet, chodź tu, bo ja muszę zobaczyć, czy te flirty ci wyjdą. No. Gdzie jest Sasza? 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 To jest Candy. Candy pamiętam z poprzedniego roku, że tak powiem. Gdzie mi... A, jest, dobra. A jakoś nie wiem, czy znikła, czy się wtopiła. No coś tam, słuchajcie, to troszkę pykło. Weźmy romantyczne. Pochwalmy wygląd, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co ty tu byś... Ty byś spać chciała i do toalety. Ty jesteś głodna. No, właśnie, ty byś chciała z ten... Przygotuj hot dogi, chodź najpierw do tej. No, super wyglądasz. Dawaj tu pochwal osobowość, że też jesteś fajna, jest flirciarą. Spróbujmy spontaniczny pocałunek. Idźmy na całość. Niech Juliet się raz odważy. I co? Pykło! Jej! Dobrze, jest zauroczona. Kujemy żelazo, póki gorące. W takim razie i całuj po prostu. I teraz, jak jesteś urocza... gdzie to jest? Ja chciałam, żeby one były razem. Romantyczne. Ona chyba musi być bardzo urocza. To poflirtuj jeszcze. Jesteś nadal tylko urocza. To z przechyłem może. O, ja wiem, że ty jesteś niewyspana, ale ja już jestem niezwykle atrakcyjna, więc zaproponuj stały związek. O, i super romantyczny. Jeszcze się poobściskuj. I chodź, teraz twoja kolej. Użyj, weź kąpiel. Tu widziałam, jest kuchnia. To... Zjedz szybki posiłek. Zieloną sałatę na przykład. Dobra, ale się Juliet poszczęściło, muszę wam powiedzieć. Nie spodziewałam się. Dobra, co dziewczyny tutaj robią? Kajetana śpi. Aha, ty jeszcze z toalety korzystasz, czyli dziewczyny poszły spać. Ciekawa jestem, czy się zainteresują tym, że Tania wróciła na noc. No, Kajetana od razu długi sen wzięła, zaraz jeszcze tutaj muszę... O, jakiś prezent chcemy dać, chcemy co? Bić się na poduszki, ale ty masz potrzeby. Patrzę, czy nikt nas tutaj nie będzie gonił za to, co my tutaj robimy, ale na razie widzę, nikt się nie tego... No, w sumie mieliśmy rozgość się, no to nie powinniśmy mieć z tym problemu. Dobrze, jest już pierwsza w nocy, chociaż ci znajdę jakieś łóżko. Są to jakieś pojedyncze łóżka, wszystko jest podwójne. A wiesz co? W sumie chyba ta sypialnia mi się podała, to możesz spać sobie tutaj. Dobrze, kochani, więc myślę, że na tym skończymy sobie dzisiejszy odcinek. No, Juliet się poszczęściło. Sugerowaliście sami w komentarzach związek z Saszą, a ja nie mam tutaj nic przeciwko temu, więc proszę bardzo. Więc można powiedzieć, że Sasza też wyszła tutaj z inicjatywą, bo to ona organizowała imprezę, ona zaprosiła Juliet, no i tutaj nie odmówiła po pierwszym pocałunku. Więc no, całkiem urocze to wszystko wyszło. Czekajcie, czy tutaj idzie... Kto tutaj śpi? Ruby tu śpi. To czekajcie, bo musimy łóżko zmienić. Zaraz zobaczymy, które zostanie wolne. Właśnie chciałam to wybrać i nie pykło. A czemu Sasza będzie z nią spała? Ja chciałam, żeby Sasza spała z nami. No nic, dobra, my będziemy spać. Tutaj już się najedliśmy, już naprawiliśmy sobie wszystkie staty, więc możemy iść spać. Dobrze, kochani, ja się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. No i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się. No i cześć.